Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i ten gryf, samiec po długoletnim związku, zakończonym w bardzo brutalny sposób śmiercią partnerki, no on musi zginąć, no przysparza problemów. A poza tym pewnie życie w pojedynkę teraz dla niego to jest koszmar, więc ukróćmy ten koszmar. Tylko coś Wesimir najpierw tutaj musi wykopać albo zakopać, nie wiem, pogadajmy. Rzeczka, złote kłosy... Urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę. Innego bym nie wybrał. Duży otwarty teren, gotowy? Z gryfem. Trochę kiepsko chyba, nie? Najbardziej jakieś, nie wiem, ciasne miejsce, jaskinia. Choć nie, może nie, bo nie ma jak uciekać wtedy. Ta, możemy zaczynać. Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje, zapach przynęty szybko się rozniesie. No co to, owieczka? No, teraz pozostaje tylko zaczekać. Niczym w krzyku draftewce. W cieniu, o kurde. Brzuskami. No, schowali za brzozą, no będą niewidoczni. Już znajdziemy Yennefer. Masz na oku jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kaer Morhen. Trochę wcześnie na zimowanie. Tak, do śniegów daleko. I to mnie martwi. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar, czyli są tydzień marszu od Kaer Morhen. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęcze, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. No co, będą chcieli odbić Kaer Morhen? Po co? Przyjeżdżasz w tym roku? Już tam nikogo nie ma. Może w towarzystwie. Oj, biedny baranek. 28 dni później. Nie no. Jest ciekawe, ile czekali. Musi być gdzieś niedaleko. No wyglądało, o, jakby był tuż, tuż. Przywitamy się. Czekaj. No i proszę, wreszcie kusza, no a czekałem, kiedy się pojawi. Wygrałem w karty, jak cię nie było. Może się przydać. Ja w karty z kolei przegrałem. No, ale później wygrałem. Hazard, proszę, proszę. Proszę, proszę, sam grasz, a mi i chłopakom prawiłeś morały. Dość gadania, mamy gryfa do ubicia. No, faktycznie. Tak się sytuacja właśnie ma. Oj, ale nie zdziwił się, że owieczka się nie rusza w ogóle. No domyślny to on nie jest. Dobra, może tak, grom najpierw. Ale mu zdzieliłeś, Wesemir, o kurde. Ej, moment, co, na gryfa nie mogę lokonu zrobić? Kurde, to niedobrze. Zawsze pikuje. Ale nigdy nie łapie. Nie, tak serio, kurde, dalej. A. Dobra, jednak czasami trafia. Ej, jak już uderzy, to też boli przy okazji. O, uwaga, uwaga. Zaraz 1/3 paska zdrowia mu ucieknie zupełnie. A ja maszuję tylko kwadrat. Ej, on praktycznie jest bliski śmierci. O kurde, dobra, to jeszcze jaskółkę na to wszystko. Niech moje zdrowie się szybciej regeneruje. Jak to mogą zrobić? A faktycznie, może kuszą? No nie, dobra, to raczej Geralt nie doleciało. Ale ścigamy gnoja. Nie ma takiego kurde uciekania. Wiedźmińskie zmysły. Po co mi teraz? Przecież odleciał w pobliżu wiatraka, no to ej. Oczy mam, nie trzeba wiedźmińskich zmysłów, żeby po prostu widzieć to, co jest przed nami. No, tylko mam nadzieję, że tędy będę mógł wbiec. No i pięknie. To może teraz. Jak na moje dostał. Ach, dobra, to już nie. Ile mam bełtów? Jak nie skończą ilość bełtów mam? Ej, dobra, dobra, Geralt, ale bez przesady. Przecież wyciągnij to srebro. Blisko. Ach, kolejny chybiony strzał. Kolejny dobry unik. Jak na moje znowu zgarnął. Niezbyt wiele to może bierze. Ale jednak zawsze coś. Ej, okej, a sprawdźmy petardę, jak się spisuje. Oj, oślepiony. I zaraz będzie przez to martwy. Oj, albo ja.
A właśnie, a Igni? W lepszej formie? O kurde, gryfy płoną i płoną i płoną i spalił się do szczętu prawie. No, trzeba było dobić srebrem. Dobra, proszę moje trofeum. Ale najpierw oczywiście pogadanka z Vesemirem. Nieźle, nieźle. Chociaż parę rzeczy mógłbyś poprawić. Na przykład celność skuczy. No dopiero ją dostałem do ręki, no ej, bez przesady. Człowiek uczy się całe życie. Ale nie Wiedźmin, bo inaczej żyje bardzo krótko. Dobra, to co muszę poprawić? No, ale o tym później. Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konie. Widzimy się w karczmie. No trzeba to opić, no ja się zgadzam. Nasycony pył, pióra gryfa, jajo gryfa. Przecież to był samiec podobno. Mutagen z gryfa i trofeum. To co było dla mnie najważniejsze. Czyli głowa gryfa na haku. Tylko co z moim drugim trofeum, z południcą? Będę mógł to sprzedać, zatrzymać, no nie wiem. Może konik to przytrzyma. Dobra, zobaczmy. A nie, po prostu ląduje do ekwipunku. Dobra, co daje trofeum z gryfa? 10% szansa na odcięcie kończyny. Oła! Kurde, a tutaj to, co to dawało? Dodatkowe doświadczenie za cios kończący w walce z ludźmi. Jak spotkamy ludzi, może będę pamiętał, żeby to zmienić. Z powrotem na południcę. No bo więcej doświadczenia jak najbardziej zawsze i wszędzie. Nie, coś jeszcze ważnego? Może coś pominąłem? Nie? No to trudno. No jest łeb gryfa. Ale właśnie, skoro łeb gryfa jest tutaj, jeszcze z wyciągniętym jęzorem, to tutaj go nie ma. No i bardzo dobrze. Realizm w tym baśniowym świecie zachowany. Ej, 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 ale też słyszałem ul. Ale dosyć wysoko. Koniku dasz radę podjechać troszkę? Może mi się uda wreszcie zdobyć plaster miodu. Znowu. Kurde, no nie konia, Geralt. Ej, dobra, jeżeli na to wejdę, to uda mi się zestrzelić to gniazdo na pewno. Choć właśnie, ej, zestrzelić. To jest dobry pomysł. Skoro nieskończona ilość bełtów. Ej, no kurde, myślałem, że strącę przynajmniej. Ale dobra, skoro nie tak, to może w ten sposób. O, no i proszę bardzo, i teraz wystarczy podpalić tylko. No i czy wreszcie, za swoje trudy, Geralt z Rivii otrzyma jakiś plaster miodu na osłodzenie smutków? Nie no, bez przesady, serio już. No, wreszcie. Czyli po prostu pewnie każdy ul tylko pewną ilość razy można obskoczyć. Ten był nowy, ten pierwszy raz widziałem, więc plaster miodu jeszcze tam były. No dobra, najpierw nagroda czy Vesemir w karczmie? Nie, oczywiście, że nagroda. Ale czy na pewno jakichś innych zadań nie mam, żebym przypadkiem czegoś nie pominął teraz? A, to ten czerwony napis, ale mnie denerwuje, no ale trudno. Trzeba z tym żyć. Tu nic. No list też zniknął w dziwnych okolicznościach, tak w sumie. No, szkoda, ale nic na to nie poradzę. Czemu prowadzi mnie zupełnie odwrotnie, jak ten garnizon jest totalnie przed nami? Przecież ja umiem pływać. I skakać na główkę zresztą też. Lecz nie zawsze wychodzi. Zresztą tam chyba mamy patrol niż w garczyków akurat. Więc jakby co będziemy osłaniani przez nich. No chyba, że chcą mnie wykiwać i nawet szef garnizonu nie będzie chciał przekazać informacji w zamian za trofeum, jakie mu niosę, czyli głowę gryfa. Nie, ale całkiem daleko, ale pytanie czy płotka? No właśnie. Co z tego, że zostawiliśmy ją po drugiej stronie rzeki i podobno nie chce pływać, skoro i tak po zagwiżdżeniu w palce pojawia się tuż obok. No dobra, ale to jest tylko takie udogodnienie, które redzi nam zaserwowali i bardzo dobrze w sumie. Mam jakieś bestie? No parę by się znalazło. Ej, pozwólcie, ubiję je jeszcze sobie. Niczym bitą śmietanę. Nie, bo chcę sprawdzić nowy znak, bo to tak praktycznie jest nowy znak dla mnie. Igni w drugiej formie.
O kurde, łe, dobra. To może zaraz, najpierw troszeczkę poparata. Jednego małego utopca. Okej, okay, unik. No i teraz. No co jest, kurde, to, czy to jest jednak lepsze w podstawowej... W podstawowej wersji? No ej. Nie no, działa. Dobra, zostawmy mimo wszystko. Nic lepszego nie mam. Ale w ogóle właśnie, po co mi ucinać kończyny? Co robi to trofeum z gryfa? Przecież to jest w ogóle niepotrzebne chyba, prawda? No dobra, większy zasięg tego igni, jakby co. Ale jak bardzo duży, ej, bardzo duży. To by się zgadzało. Dobra, garnizon jest na górze niestety, więc trzeba skorzystać z drogi. Bo taka wspinaczka mi nie w smak trochę, zwłaszcza, że save'a jeszcze nie zrobiłem. Więc uczyńmy to czym prędzej. No bez przesady, dobrze mi w miarę poszło z tym gryfem. Gorzej, abym teraz tutaj gdzieś zginął, na przykład wchodząc w gaz trujący. W opary z bagien. Nie, ale musicie przyznać, że nawet na PlayStation 4 wygląda to naprawdę pięknie. Zachodzące słońce. Normalnie aż się robi cieple, kiedy poświeci na skórę Geralta. Ale dmuchawce jak najbardziej, a ci wiecznie pompują, już tu jestem tutaj drugi raz, a ci cały czas. Choć sobie bardzo powoli to robią, no ale mają na sobie zbroję, no pewnie kolczugi, ciężkie hełmy, no to jest ciężki staw, ej. No czyli w sumie winszuje takiej wytrzymałości, prawie niczym wiedźmińska. No, tobie też. Cokolwiek powiedziałeś. Okej, mam jedną jaskółkę, dwa gromy. Więc nawet jakbym mnie tutaj wykiwać, to i tak dam sobie radę. Co to jest do cholery? Żyto. Masz mnie za ślepca czy głupiego? To ziarno jest spleśniałe. No ale tylko takie mieli pewnie. Nie, nie wiedziałem. A nie, to jeszcze gorzej. Czyli za głupiego. Cholera, nigdy się nie nauczycie. Kodeks wojskowy, paragraf 2, ustęp 3. Za dostarczenie wadliwych dóbr 15 razów kańczugiem. Wykonać! Oła! Nie, nie, na bogi, nie! Co to jest kańczuk? Moment, albo go gdzieś prowadzili, albo jednak mu odpuścił. Czego? Dokładnie, najpierw to trzeba powiedzieć. Widzę, że przestałeś udawać dobrego wujka. Niczego nie udawałem. Wyciągnąłem do tych ludzi dłoń, a oni ją odepchnęli. Może dlatego, że ta sama dłoń trzymała miecz, od którego zginęli ich bliscy? Ha! Moralista się znalazł. A co ty byś zrobił na moim miejscu, co? Nie byłbym na twoim miejscu. Mów, po co przyszedłeś? Może by dostać się na to miejsce, trzeba być niezłym skurczybykiem. Zabiłem gryfa. Wywiązałem się z umowy. Teraz twoja kolej. Gdzie pojechała Yennefer? Do Wyzimy. Czyli cały czas była dzień drogi stąd, pod moim nosem. Mogłeś powiedzieć. Mogłem. Ale wtedy nie zabiłbyś gryfa. Coś za coś. No ale tego nie wiesz. Geralt ma dobre serce, zwłaszcza kiedy ja nim steruję. Nie skończyliśmy rozmawiać. Masz. Weź jeszcze to złoto. Żebyś nie czuł, że jesteś stratny. Czas na podjęcie wyboru. Ej, opcje dialogowe, wybór czasowy. Niektóre dialogi wymagają szybkiego podjęcia decyzji. Wybierz odpowiedź, nim upłynie czas. Okej, okay, teraz właśnie dzięki temu mogę się zastanawiać troszeczkę dłużej, czy wziąć to złoto od niego, czy nie. No, wiedźmi są łowcami potworów. Wedle kodeksu muszą brać za swoje usługi pieniądze. Choć właściwie nie wiem, jak brzmi dokładnie kodeks. Czy tam jest mowa o pieniądzach, czy musi być po prostu nagroda. Bo jeżeli nagroda, to nagrodą tutaj była informacja. Ja dam sobie radę sam, bez twoich pieniędzy. Ej, kurde, mogłem wziąć. Szlak, dobra. Zróbmy to jednak troszeczkę inaczej. Zapiszmy. I wczytamy poprzedni zapis szybko. I wtedy, no bo chyba po prostu ominęły mnie darmowe pieniążki i nic więcej. Więc okej, wczytujemy. To jeszcze bestia z Białego Sadu, punkt kontrolny. Nie, nie, nie. Ten zapis zrobiłem sam, chyba że, moment.
No, różnica w czasie jest naprawdę niewielka, czyli to pewnie będzie tuż po zakończeniu tego zdania. Yennefer, swej dawnej miłości. A, no dalej nie wyszliśmy z pierwszego segmentu, wybaczcie. Się, że i przewinąć tego też nie mogę. Tylko krąg, ale, ale przynajmniej Redzi w ten sposób zadbali, żeby każdy był na bieżąco z fabułą. Przynajmniej z tym, z tą główną jej częścią. No dokładnie, to jest już tuż po rozmowie pewnie, tak? Aha, nawet dowódca zniknął już. Dobra, nie ten save niestety. Mój własny punkt zapisu. No a jednak mogę wprowadzić... O kurde, o nie, to gdzie, co? Nie, super. Zjeścia wystartowaliśmy prosto w trujących oparach. No nieźle. Nie, ale jednak mogę coś poradzić na te loadingi. Po prostu je wycinać. Ja tam te scenki wprowadzające. Nie no, sorry, raz na jakiś czas można sobie usłyszeć, żeby sobie przypomnieć, ale... Dwa razy pod rząd, bo wczytałem złego save'a... No nie, tego już nie musicie widzieć. Nie, żeby to było jakieś, nie wiem, krzywdzące, bo ta scenka jest w porządku i voice actor też dobrze się spisał. No, ale mimo wszystko. Dobra, to jeszcze raz rozegrajmy tą scenę. Ale może od momentu wyboru. No to już widzieliśmy. No i uwaga, moment wyboru. Nie skończyliśmy rozmawiać. Masz. I tym razem wezmę. Nie, serio. Żebyś nie czuł, że jesteś straszny. No chyba, że zaraz mi powie coś w stylu, no, ty materialna mendo, albo coś w tym stylu. Materialisto pieprzony. Weźmy. No i dokładnie, a bez słowa po prostu ominęły mnie dodatkowe pieniądze. Ej, ale jest moment. Wtedy dostałem 500 doświadczenia. A teraz tylko 300. Jeżeli się nie mylę. I tych koron wcale nie aż tak dużo. Moment. Wiecie co w tym momencie robimy? Robimy kolejnego save'a. Dobra. Save został zrobiony i wczytujemy ten zapis z chwili wcześniej. Kiedy mój wybór wyglądał z deczka inaczej. Ej, faktycznie, pasek od doświadczenia jest przesunięty zdecydowanie dalej. Ale jak mój stan posiadania... No, mniejszy, jestem uboższy o 150 koron. Ale 200 punktów doświadczenia więcej. Ej, okej. Wybieramy tą wersję rzeczywistości, kiedy Geralt okazał się altruistą i na pewno niematerialistą i odrzucił ofertę przyjęcia pieniędzy. Ale dobra, sprawdźmy, gdzie zniknął dowódca. Pewnie jest wewnątrz znowu. Choć niekoniecznie, ale... No, proszę, pogadajmy przy zapalonych świeczkach, jak romantycznie. Ktoś mi wytłumaczy, co ty tutaj robisz? No, nie może się obraziłeś, dlatego że nie wziąłem pieniędzy. Hehehe, a te skrzyneczki to już mu opróżniłem wcześniej. Nie, dobra, może coś nowego mogę zrobić. Na pewno już mogę coś naprawić. No, może od tego zacznijmy. Coś dla mnie wykonał. Co my tu mamy? Bełty. Za mało składników. No tutaj brakuje. I cholera, i do tego pieniądze by się przydały bardzo. Bym kupił sobie szmaragdowy pył. No co zrobić? No, honor przede wszystkim. Pieniądze na którymś tam kolejnym miejscu, ale na pewno nawet nie na drugim. Tutaj dwóch sztab srebra brakuje tylko. No i pieniędzy oczywiście. Nie, choć nie, w sumie pieniądze mam. Bo wymaga 45 koron, ja mam 53. To już mam wszystko i mógłbym to zrobić. Szkoda, że nie mogę porównać ze swoim, ale tam z prawej są strzałeczki, które pokazują mi to porównanie. Nie no, jak już to ten tylko i wyłącznie. No to jest dodatkowe doświadczenie za cios jeszcze. Ej, naprawdę z chęcią bym sobie wykonał ten miecz. Ej, on ma bardzo dużo pieniędzy, bo bardzo dużo u niego wydałem. Może mogę coś mu sprzedać? Ej, na przykład, za 30 tylko. To kiepsko akurat. Coś tutaj nowego, specjalnego. Wow. 177. Ile kosztuje pył? No nie. Ile ja bym musiał rzeczy sprzedać, żeby tyle uzbierać? No bez przesady, nie ma opcji. Trudno, kiedyś tu do niego wrócę. I tak mam dobry miecz żelazny przecież.
Bywaj. Bywaj. Przygotuj się z Vesemirem do opuszczenia Białego Sadu. Czyli w tym momencie mógłbym robić wszystkie pozostałe zadania poboczne. Ale właśnie. Mogę wzmocnić swoją broń. I też moment. To jest coś o wzmocnieniu zbroi. Nie, to nie z tym, który ostrzy. Tutaj. Proszę bardzo, i zbroja też wzmocniona. Kurde, mogłem tego użyć tuż przed walką z gryfem. No, ale co zrobić. Dobra, i teraz zrobimy sobie prawdziwego save'a już. Takiego, z którego ewentualnie będę korzystał, jak zginę. Kurde, wiecznie te same teksty rzucają. Właśnie, przygotuj się tłuką tam, ja to chcę zobaczyć. Tu? Nie. No kurde, bo ominę. A tutaj, po prostu. Znaczy, ja coś tam jestem w stanie dojrzeć? Ej, chyba właśnie skończyli. Wymierzyli mu 15 razów. Brzmiało to jak bitch. Czy tam bat. No bo koleś brzmiał jak koleś, nie jak bitch. Nie, no dobra. A wszyscy są w szoku, jak widzą prawdziwego Wiedźmina z krwi i kości, który prawie się zabija, skacząc ze schodów. Ugh. Nie, dobra. Czy jakieś zadania poboczne oprócz tego są jeszcze do zrobienia? No, jedno było od myśliwego, ale przeminęło bezpowrotnie. Bez i agrest. Że bardzo daleko, to wiecie, co robimy. Kurde, może nie przy nich, bo jeszcze pomyślą, że na nich gwizdzesz. Że tacy ładni i przystojni, mięśnie im się napinają. Od pompek. Kurde. Nie, dobra, zasuwaj, chłopaku. Właśnie płotka może być też kobyłą, po prostu. Bo wtedy ten rodzaj męski by był totalnie nie na miejscu. Ej, co to za tłok? A nagle się rozpanoszyli, bo gryf się nie kręci. No, pewnie tak jest, faktycznie. Nie, ale okej, kurczę, grom mi już nie będzie potrzebny teraz. Pewnikiem. Więc zamieńmy go sobie na coś innego. Dobra, tylko na co? Czym mogę się pożywić? Chlebem oczywiście. No i chleb zostawmy. Ej, wiecie co? Jeszcze zróbmy sobie jedno. Bo gdzieś tutaj po drodze wydaje mi się, że będzie gniazdo potworów. Ja mam jeszcze jedną petardę i z chęcią jej użyję. Gdzie ja widziałem to siedlisko bestii? Moment, tu jest jedno na pewno, ale to jest dosyć daleko. Pewnie gdzieś bliżej było. Coś jeszcze. Ej, tu jest znak zapytania w ogóle. A tutaj siedlisko bestii. Dobra, wszystko jasne. Więc zrobimy sobie to. Kurde, cały czas mi się myli. Zrobimy sobie to. A, niestety kobyła nie przepłynie. Jak dobrze wiemy. A więc trzeba popłynąć w pław. I wiedźmin walczący z wodą. No kurde, tego jeszcze nie widziałem. Nie, ale warto czasami włączyć sobie wiedźmińskie zmysły, rozejrzeć się dookoła. Czy pod wodą przypadkiem jakiś przedmiot się nie podświetli. No, czasami jakaś zagubiona skrzyneczka, skarb piracki, wiecie, o co chodzi. Jedyne 100 kroków. Jest ciekawe, czy ja bym policzył autentycznie te wszystkie kroki, które robi teraz Geralt, czy one by się zgadzały. I szczerze, bardzo mi się wydaje, że tak, żeby było idealnie, identycznie tyle, ile było napisane, że będzie. Czyli, ej, dobra, moment, 20, tak? Raz, no dobra, mniej trochę. Takie duże kroki, susy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem... Ej, kurde, stop, bo ja nie biegnę w tym kierunku, to się zwiększa, no cholera. Dobra, jeszcze raz. Sorry, przecież nie do tego celu, tu, dobrze. No i serio, jak będzie 10, powiedzmy. A, jak jest 10, to się zmienia w niedaleko. Ale dobra, spoko, wysadźmy to. Trzeba je zniszczyć. Punkty doświadczenia. No nie można się odwracać od takich rzeczy plecami. No tylko 20, no ale ej, zawsze coś. Plus jeszcze darmowy gul do ubicia. Bezdźwięcznym pierwszym cięciem, nie wiem czy zauważyliście. Ale pierwsze machnięcie mieczem było totalnie bez żadnego dźwięku.
Rianno, tyle rzeczy wzmocnionych. Ej, a w ogóle właśnie, czy ja punkt przydzieliłem na pewno? Tak, dobra. Zero dostępnych punktów. What? No, muszę podnieść, bo to są zawsze najlepsze rzeczy. Po rozwaleniu gniazda potworów. Ale czy na pewno nic więcej? No tam się ktoś nikczemnie czai w krzajorach. O, ale chyba gdzieś daleko. Bardzo daleko i moment. Brzmi jak wilk. Czy słuch mnie nie zmylił? Pewnie, że nie. No ale wilki teraz, no, na dwa cięcia już padają. Jest fajnie. Wiedźmin znowu zachowuje się jak wiedźmin. Po prostu zabija bez problemów mniejsze potwory i różne inne dziwne stwory. Nie, po prostu dobrze znowu poczuć się delikatnie potężnym, kiedy jest się wiedźminem. No ta skrzynka jest do obrobienia. Tylko czy warto? Ej, i nikt się nie burzy. Wszystko jest, kurde, pięknie. Geralt, jesteś pospolitym złodziejem, ale genialnym. Bo spójrzcie, teraz inaczej, no nawet sobie teraz save'a zrobię, pewnie, że tak. Takie rzeczy trzeba gratyfikować specjalnym okolicznościowym save'em. No ale na przykład tutaj, ja bym chciał wziąć to. Ej, co jest? Czy to są Nilfgaardzcy żołnierze? Czemu oni się nie burzą, kiedy ja obrabiam im skrzynki ze wszystkich potrzebnych rzeczy? No zobaczcie, typowo kurde przy was. Stoi wasza trójka. A ja biorę sobie starą kozią, oj. Prawie bym wziął, gdybyś mnie nie potrącił. Nie, czyżby wykonanie zadania skutkowało tym, że oni teraz po prostu pozwalają mi plądrować wszystkie swoje rzeczy? No to wcześniej mogłem nie kraść i nie uciekać, teraz mogłem sobie po prostu pójść i wyciągnąć tam te buty kawalerzysty. Eee, dobra, trudno. Ja, znowu ten sam tekst. Czyli jeszcze się nie dowiedzieli, że tak nie jest. Czyli nie zasmakował żaden z nich północnej kobiety. No może to i lepiej, jeszcze by się rozmnożyli. No i patrzcie, jest moja płotka na drugiej stronie rzeki. Nie, ale dobra, to teraz znak zapytania przed nami jeszcze. O, w tą stronę. Dobra, trochę daleko. Cholera, znowu, jeszcze raz się pomylę. To się zeźle trochę. No i patrzcie, dobrze, że płotka tam stoi. Będę mógł od razu ją wykorzystać. Oj, dobrze, że kurczę, nie skoczyłeś na głaz. Byś się ładnie pokancerował. Ej, moment, coś w wodzie? Widzę czerwoną kropkę tutaj. No coś faktycznie jest. Co to? O kurde! Zginę. Uciekaj. Ej, to był zwykły utopiec? Zwykły, najzwyklejszy utopiec? No, jeżeli tak, to zaraz wypłyną do mnie. No ale dobra, póki jest na to czas, zjedzmy trochę chlebka. Nie, ale serio, walczyć z utopcem pod wodą to nie jest dobry pomysł. Zwłaszcza, że nie wiem, czy pod wodą Geralt potrafi wymachiwać swoim mieczem. Dobra, pływy nie coraz bliżej. Ale nie chcę dopłynąć. Tak, utopiec. Kurde, Geralt nie walczy. Fuck. Uciekaj. No jeden cios, no co ty robisz? No. Uff. Nie, czyli z utopcami nie ma co walczyć w ich naturalnym środowisku. Tak samo jak nie ma co dyskutować z debilem. Bo sprowadzi ciebie do swojego poziomu, a później zniszczy doświadczenie. Jak mawiają. Ja już księżyc, kurde. A właśnie, kiedy będzie pełnia? Bo dziki golem się wtedy ma zjawić podobno. Dobra, nie ma to jak jeść w trakcie podróży. Przynajmniej na deskę rozdzielczą konia nie nakruszyć. Ej! To było to, podejrzewam, prawda? Po prostu obozowisko bandytów. Wow, ale łuczników mają. I pszczoły, niczym w Bioshocku czy innych grach. Gdzie można było pszczoły wykorzystać jako pułapki. Ej, kurde, faktycznie. Psia krew.
No dobra, po Ardzie łatwiej o finishery. Butelka wody, ale to wszystko co miałeś? Naprawdę? Kurde, mogłem podpalić tą beczkę. Nie, to jest zdecydowanie więcej rzeczy, o kurde. Ale wszystko już wzięte. No oczywiście wszystko oprócz plastrów miodu. Te dopiero za chwilkę. A, ale też przy okazji roślinki. Ej, tu się jakaś głowa turla. Głowa turla się pod górkę. Jest ciekawe jak daleko jest w stanie się doturlać. Nie, serio, bo to, no tu jest trochę pod górkę. No a może musi gdzieś zdążyć. Na jakieś ważne spotkanie. Z resztą ciała na przykład, ale reszta ciała jest tam. No fizyka. Wiedźminie 3 jest bardzo ciekawa. Nie, dobra, weźmy plaster miodu. Ej, tutaj podobno gdzieś miał być. No. Dobra, i zobaczmy jak tam głowa. Czy dalej podąża w górę? Ej, już ją zgubiłem? Czy zniknęła? A, to szkoda, mogłem nie spuszczać jej z oczu. No dobra, jeszcze jedna rzecz tutaj była gdzieś w pobliżu. Albo nawet kilka. Pewnie wilki. Ale pewności mieć nie można, no biegają w stadach i za... No dokładnie, za innymi zwierzętami, więc... To musiały być wilki. No, jedno igni. Ale to już jakiś czas temu było. Aż tak mocno dopakowane. Teraz moc znaku jest jeszcze zwiększona przez mutagen. Dodatkowo. Więc to po prostu to musi być mocniejsze. No dobra, przygotujmy się jeszcze przed końcem odcinka, kochani, do opuszczenia Białego Sadu. No tylko najpierw. Oczywiście polujące na zajączki wilki. No podbierają mi zajęcze skóry i surowe mięso. A tego nie lubimy. Więc w sumie Geralt oczywiście jest w stanie sam sobie upolować zajączka. No ale jak go wilk wyręcza, czemu by nie skorzystać? Nie, widzę naprawdę wiele wilków w lesie się pląta w nocy. No dobrze, że nie całymi watahami, tylko pojedynczo. Nie, dobra, tamtego już nie będziemy ścigać, chyba że do mnie podbiegnie. Lecimy w dobrą stronę, ale może z wykorzystaniem pchełki, płotki, konika. Wiem, że to były zupełnie trzy różne zwierzęta, ale dwie z tych trzech nazw to były imiona. Dobra, wiksuj. Ej, moment. Wow. Gule! No, z gulami nie spotkałem się już dawno. Jakieś parę minut temu ostatnio. Ej, kurde, przechlep, dokładnie. No, zginąć w walce z gulami, no nie ma chyba większej ujmy na honorze. No dobra, zeskoczyć z góry i zginąć. No, trochę gorzej. W sumie. A jeszcze jest ostatni. Już tutaj żyje. Czemu wyłączyłeś tryb walki, Geralt? Cholera, no i będę musiał skonsumować jeden plaster miodu. No albo... Jaskółkę sobie zaimplikuję. Zaaplikuję oczywiście. Implikacja to co innego. Dobra, może mocnymi, skoro nie widzi. Aaaa. Ej, moment. Coś zrobiłem z zupełnym przypadkiem? Czy po prostu uwolniłem kolejne miejsce spod jarzma bestii? Aha, chyba to drugie. Czy jestem prawdziwym wybawicielem ludności Białego Sadu? Okej, Geralt spojrzał i nie uwierzył, że za coś takiego dostał czwarty poziom. I właśnie widzicie, w tym momencie przydało się odrzucenie złota Nilfgaardczyka. Bo dzięki temu właśnie teraz mamy level. Ej, czyli oni po prostu odbudują sobie tutaj. Ej, no i to mi się podoba, no kurde. Bo zazwyczaj jak oczyszczało się jakąś lokację z bestii, po prostu później bestie przychodziły znowu, a tutaj widzę tak, zniszczyłem gniazdo. Rozwaliłem bestie, które się kręciły w tej okolicy, no i proszę bardzo. Nawet kupiec. Witajcie! A pokaż mi swoje towary, może masz coś egzotycznego. Ale nie no, swoje oczywiście, czyli tutaj.
czyste srebro, drogawo. Ale może chcesz na przykład z pozostałych moich przedmiotów coś kupić? Ej kurde, pewnie, że chcę. No tylko już w tym momencie niestety 10 złota mu tylko zostało. Ej, może jednak zróbmy tak, wezmę to srebro od niego. Całe dwie sztuki, bo teraz moje pieniądze przeszły do niego. I sprzedamy resztę skór, bo to są rupiecie. Ja tego w żaden sposób nie mogę wykorzystać. Wow, ale moment, żebym odrobił to, co mam. O kurde. Bo tu trochę już mniejsze ceny. Nie, ale okej, już widzę, że będzie dobrze. Nie no, oczywiście klucza nie sprzedaję. Co najwyżej może sieci rybackie. I może wędkę jedną. No i pięknie, jestem delikatnie bogatszy już. A tylko części szmelcu się pozbyłem. Bywaj. Dobrze, no bywaj chłopaku, żegnam. Ej, 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 no kolejny ul. Ale nie chcę podpalić tutaj wszystkich. Dobra, chodź tu, płotko. Z ciebie co powie Wesemir na tą idealną dekapitację gryfa. No bo chyba już się zdążył oddalić, zanim to zobaczył. Zanim Geralt pozbawił truchła gryfa łba. Ej, no faktycznie, naprawdę, jeżeli chyba jeszcze jakieś jedno czy dwa miejsca, bym rozwalił, jeżeli chodzi o bestie. Ej, kurde, no bez takich wargów. Ale nie, chyba się mszczą za to, co wieczorem zrobiłem. Czy tam w nocy. No, tak jak mówiłem, no. Kiedy jest ich mało, żaden problem. Ale pełną watachą faktycznie, no widzieliście? Delikatne wciry dostałem, ale tylko delikatne. Dobra, jeszcze przesię sadełko. Kolejne. Nie, minimapa naprawdę to jest cud w tej grze. Jest tak świetna. A jeszcze było dużo więcej opcji, że można było więcej rzeczy sobie uruchamiać albo wyłączać. No i patrzcie, kolejne wilki. No nigdy się nie nauczą chyba. Przez Geraldem z Rivi z białym wilkiem. Nie ma co w ogóle stawać w szranki. No dobra, no. Spodziewać się racjonalnej myśli i logicznego myślenia po zwierzętach. To nieważne, jak można bardzo je kochać, ale to jest troszeczkę za dużo. Przywiązanie, lojalność, okej, tresura, okej, ale logiczne myślenie na własną rękę? No bardzo, bardzo, bardzo rzadko. No co innego, płotka. Przejdzie gdziekolwiek chcesz. Wystarczy zagwizdać. Jedź, płotka! Jedź, płotko! No ale są dwa rodzaje uderzeń z grzbietu. Już nie, moment, to jest jeden i ten sam cały czas, prawda? No tak. Ej, owiec jeszcze nie widziałem. I pasterze też się pojawili, kurde, kosiarze. I kobiety nie boją się myć, czy tam prać rzeczy. Ej, chyba przed opuszczeniem Białego Sadu zrobiłbym tutaj z chęcią wszystko, co jest do zrobienia. Co my jeszcze tutaj mamy? Czy mamy coś, co jest jeszcze oznaczone znakiem zapytania? Tu mamy obozowisko bandytów, to odhaczone. Tu jeszcze jedno siedlisko potworów. Albo dwa nawet. No wypadałoby się uporać z nimi wszystkimi. No dobra, i tu trzecie? Stop, no moment. Które są zrobione, a które nie są? Kurde, no bo nie wiem, czy tu będzie napisane, że zniszczone? Nie. Trzy gniazda potworów jeszcze, a Wesemir tak blisko. Ale to na pewno dużo czasu mi nie zajmie. Kurde! Kwadratem. Dalej. W tą stronę. Ale miecz możesz schować już, panie Wiedźminie. Nie, nie chodziło mi o podmiankę na srebro, wcale nie. Oznacznik jest totalnie w drugą stronę, piechol. Więc czemu tutaj mnie wyprowadzili? Zresztą dobra. Koniec tych pytań. Odcinek zaraz trzeba będzie skończyć, a mi trzy gniazda zostały. Nie, a wiecie co, w sumie widzieliście już, jak rozwalam gniazdo potworów. No to teraz tamte trzy pozostałe. No, już powiedzmy, to nic nowego nie będzie raczej. Kolejne trupojady. No bo innych gniazd się tam nie spodziewam. Jakichś neckerów, wilkołaków może. Chociaż no, wilkołaki nie żyją w gniazdach.
Nie, więc w sumie dobra, to gniazda sobie porozwalam między odcinkami, bo teraz się akurat kończy moja sesja nagraniowa. A do Vesemira polecimy sobie w kolejnym odcinku. Więc kochani, ja się w tym miejscu z wami żegnam. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Jeżeli materiał wam się podobał, zostawcie proszę łapkę w górę. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!